Cześć, witajcie na kanale Brykars.pl. W dzisiejszym odcinku będę się starał wykończyć ten oto deptak. Zapraszam. Ostatnio widzieliście wykończenie tej oto lodziarni modułowej. Dzisiaj przyszedł czas na to, aby wykończyć tutaj ten deptak, ale dzisiejszy odcinek nie będzie tylko o tym deptaku, bo do tego jeszcze pojawi się parę innych rzeczy. Przede wszystkim skupię się tutaj na różnego rodzaju światłach ulicznych, oznakowaniu, różnego rodzaju detalach. Mam już kilka pomysłów, przygotowałem sobie tutaj już wstępnie jakieś takie wersje tych oto świateł drogowych, świateł ulicznych z jakimiś znakami, z naklejkami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszkę tutaj jeszcze tego, jak widzicie, jest. Niestety jeszcze kolorystyka nie taka, bo brakuje mi kilku szarych elementów. No, ale ogólnie wszystko już jakoś wygląda. Teraz pozostaje mi tylko to w zasadzie tutaj umieścić na całej długości tej ulicy. No a poza tym, tak jak już wspomniałem, będę kończył ten deptak. Przede wszystkim będę musiał tutaj sporo tych palm dołożyć, żeby to wszystko się zakończyło aż tutaj. No i do tego jeszcze jakaś tutaj wersja zakończenia tego oto narożnika. Coś tutaj będę musiał wymyślić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się biorę za robotę, no i widzimy się za chwilę. Trochę rozciągnęło mi się wszystko w czasie, no bo brakowało mi raptem kilku klocków, a chciałem osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy. Dlatego też ten odcinek jest tak późno na kanale, no ale dobra, teraz zobaczmy, co jest tutaj zrobione, bo tych elementów jest tutaj do sporo. Widzieliście już te światła, ale teraz to już jest taka wersja finalna na ulicy. Także wygląda to mniej więcej tak na tej głównej tutaj ulicy, na tej głównej alei. One wszystkie mają swoje nazwy. Ja wykorzystałem ten zestaw z naklejkami, który kiedyś był dostępny na stronie Lego, i ponaklejałem tutaj te nazwy ulic, także wszystkie cztery ulice mają swoje nazwy. Te światła wyglądają tak samo na każdym skrzyżowaniu w zasadzie. No i widzimy, że jest tutaj kilka znaków drogowych, są światła po drugiej stronie ulicy. Tutaj też wykorzystałem jedno z tych naklejek,
i kolejną ze znakiem w kierunku plaży wykorzystałem tutaj przy parku. Do tego w mieście pojawiły się dwa przystanki tramwajowe, to jest w zasadzie tylko taki znak T. No i jak widzieliście na tym timelapsie, wszystkie palmy tutaj się pojawiły, musiałem je lekko przerobić, podwyższyłem je delikatnie, rozdzieliłem troszkę bardziej niż były, no i teraz to już jest komplet, tak się to prezentuje w całości, pochłonęło mi to znowuż sporo tych ciemnoszarych tajli, jest też początek ścieżki rowerowej znowuż z naklejką tutaj. Jest kilka minifigów na tym deptaku, coś tutaj się dzieje. No i oczywiście jest też wykończony tutaj ten narożnik, jest wejście do metra przede wszystkim. Niestety, tak jak Wam już wcześniej mówiłem, jest ono tak zaślepione, chociaż nie wygląda to aż tak źle, jak się myślałem. Na samym rogu jest też słup z reklamami ogłoszeniowy. Tak to wygląda. Jest tutaj sporo tych naklejek wykorzystanych dookoła. Każda jest w zasadzie inna. No i do tego jest minifig z najnowszej serii z znakiem pokazującym, w którym kierunku jest muzeum. No i to chyba wszystko z tych historyjek. Tutaj jeszcze powiem Wam, że niesamowicie mi się to tutaj gieło, miałem problem niesamowity z tym tutaj deptakiem, z tymi cegłówkami, no bo ich jest naprawdę sporo i to jest jedyne tak by połączenie tych klocków z tą płytką, nie ma tutaj jeszcze żadnych plate'ów, także zrobił mi się w pewnym momencie naprawdę duży banan i gieło mi się to aż tutaj, tak jak widzicie, jeszcze delikatnie jest to wygięte, ale co naprawdę było bardzo, bardzo mocno wygięte, musiałem to tutaj wzmocnić plate'ami, tak jak widzicie, no i w miarę mi się to ustabilizowało, no a tak to wszystko się prezentuje w komplecie, jak widzicie. Jest to już efekt końcowy, niewiele tutaj chyba się da jeszcze dołożyć. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, czy jeszcze byście tutaj coś dodali na ten deptak, no bo ja już nie za bardzo mam pomysł na to, co by się tutaj jeszcze mogło znaleźć. Jest jeszcze przystanek autobusowy, o którym chyba nie wspomniałem, ale on już kiedyś był w mieście, jest tam jeden przy parku podobny, no a ten tutaj się pojawił też, żeby tą przestrzeń troszkę jeszcze zapełnić. No i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, no bo ja już się wziąłem za roboty, których w tym momencie nie widzicie, czyli to, co się dzieje pod stołami. Zacząłem się zajmować torami pod stołem i zacząłem się też zajmować częściowo plażą, tym światem podwodnym, także ja nie marnowałem czasu, kiedy czekam na klocki do tego odcinka. Jakaś tutaj robota została jeszcze wykonana, także zapraszam Was do oglądania następnych odcinków. Tam już będzie coraz ciekawiej. Cześć!